Witajcie w 79. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Jak zwykle wita Was Remek Rychlewski i Marek Telecki. Dzisiaj tradycyjnie, jak to już mamy w zwyczaju, na gorąco nagrywamy nasze wrażenia po Keynote, na którym Apple pokazało m.in. nowe iPhony. Także, żeby nie przedłużać, od razu przechodzimy do mięska. Nie będziemy tutaj się silić na jakieś długie wstępy, tylko opowiemy Wam o naszych wrażeniach z tego, co zobaczyliśmy właśnie przed chwilą. No dokładnie, tym bardziej, że raczej staramy się unikać przecieków w sensie podsłuchiwania i domniemywania, co będzie, także... No w naszym wieku, jak już przecieka, to niedobrze. Dlatego nastawiliśmy się na to, że to, co zobaczymy, to po prostu będzie. Niestety nie da się, jakby coś, jak coś się zobaczy, to się nie odzobaczy, jak to mówią, także sporo rzeczy wyciekło, ale mimo wszystko ja przynajmniej miałem sporą przyjemność oglądając to Keynote. No ja również nie mam zbytnich powodów do narzekań, no ale przejdźmy do sedna. Więc tak, na początku zostało nam przedstawione Apple Arcade. Mhm. Było kilka dem, między innymi było Konami, które pokazało Froggera, był Capcom, które pokazało jakąś grę o jakimś nurku i jakiś taka Anapurna Interactive, które moim zdaniem, nie wiem czy znasz Marku, taką grę Rez. To była bardzo, bardzo dawno temu jeszcze na taką konsolę Segi Dreamcast. Nie kojarzę. Ale taka też właśnie pseudomuzyczna, typu wrażenie, coś tam. No, 19 września premiera, 150 krajów na start. Cena dobra z jednej strony. Ale z tego, co kojarzę, to nie było żadnego slajdu, który by pokazywał, jakie to są kraje, czyli cały czas jest nie wiadomo, czy jesteśmy w tej grupie, ale wydaje mi się, że jednak tak. Jesteśmy. Tak, cena z $4,99. Co się, Marku, przelicza? Jak myślisz, na złotówki? Na ile? Bo już jest cena. No, to 19,99. Chciałbym. 24,99. Czyli do luftu. No tak, czyli chyba ograniczymy się do tego miesiąca darmowego, który dają. No sceptycznie, no, biorąc pod uwagę jakby możliwości zakupowe, tak, no to cena w dolarach wygląda dobrze, natomiast cena w złotówkach nie wygląda dobrze. Wydaje mi się, że trzeba jeszcze też pomyśleć o tym, że to, co może się zmienić, bo na dzień dobry tylko powiedzieli, co powiedzieli, ale być może w sytuacji, kiedy cały pakiet subskrybujesz, może będzie jakiś nie wiem, upust, tak? W sensie Apple Arcade, Apple Music, Apple TV Plus i tak dalej. Względnie może być też na przykład coś dla studentów, tak? No, Apple Arcade to jest chyba raczej dla młodych skierowane mimo wszystko. Ale wiesz, no to jest rodzinny także... abonament, więc tutaj wiesz co? Powiem szczerze, były jakieś takie gdybania, tak? Że może w pakiecie będzie taniej czy coś takiego. Apple chyba nie jest firmą, której występuje słowo taniej w słowniku. Mimo wszystko, więc tutaj to jest jakby sztuczne obniżanie troszeczkę progu wejścia. Tak fajnie, że mamy tutaj pakiet, w pakiecie lepiej, taniej i tak dalej, ale... Jest to... Dobra, okej. No, jak zwykle, nasza cena jest mniej atrakcyjna, tak? Biorąc jeszcze pod uwagę zarobki, to jest w ogóle mniej atrakcyjna, ale spójrzmy na to, jak wyglądają subskrypcje, nie wiem, na Switcha albo w Microsoftie, w sensie na Xboxa. Wydaje mi się, że tam te ceny są dużo wyższe. Ja rozumiem, że gry są inne, tak? Ale chyba te abonamenty, jakieś tam premium czy coś, to one są dość, że tak powiem, mordercze dla portfela. Znaczy wiesz co, nie wszystkie. Abonament na Switcha, gdzie tak naprawdę dostajesz możliwość grania online, plus stare gry z NES-a i ostatnio ze SNES-a, ale umówmy się, tam są fajne gry, tak? Starocie, takie dla takich dziadków jak my, natomiast naprawdę całkiem fajne. To wydaje mi się, że to kosztuje 90 zł za rok, czyli Apple wychodzi drożej. No tak. Natomiast Sony i Microsoft, mogę się mylić, natomiast wydaje mi się, że to jest około 180 zł czy 240 zł rocznie. Albo któraś z cen jest promocyjną, która jest normalną, tak mi przynajmniej siedzi w głowie. No ale tam dostajemy jakby z dobroczyńcem inwentarza dwie duże gry co miesiąc. Tutaj mamy dostęp do 100 gier. Ale każdego miesiąca też jakaś gra ma się to pojawiać, tak? No coś tam ma dochodzić, natomiast nie kupili mnie, tak? Triala na pewno sprawdzę, natomiast nie sądzę. Ale odnieść to do tego, że tak naprawdę jak chcesz kupić grę teraz jakąś fajną, to taka gra kosztuje przynajmniej pewnie taką kwotę, tak? Nie, no raczej więcej, tak? Jeżeli to jest konsolowa gra, no to tak... Ale nie, mówię na iOS-a, tak? W sensie... Tak, o tak, no to tak. Pod tym względem oczywiście. Czyli płacąc za jakby jedną grę miesięcznie, tak, masz dostęp do ponad 100, tak? I to na wszystkie platformy dla całej rodziny. Czyli patrząc w ten sposób, to jest tanio. Natomiast oczywiście mówimy, patrząc na nasz portfel, na nasze możliwości, to jest słabo. No. Zgadza się. Startuje 19 września, także już niedługo. Tak trochę wyskoczę, ale biorąc pod uwagę, że zaprezentowany iPad ma chip A13 Fusion, to spodziewam się, że Apple Arcade, bo też było tam wspomniane jako ten iPad jako platforma do grania, to oznacza, że iPhone 7 na pewno będzie jakby tym, myślę, i być może nawet 6S może będzie wspierany, tak? Jeżeli mówimy o telefonach, a A10 to miał iPad R2 czy... Chyba tak. Bo tak po prostu myślę, jaki jest próg wejścia, tak żeby skorzystać. Myślę, że to będzie kwestia konkretnych tytułów, tak? Jakieś bardziej zaawansowane tytuły mogą wymagać... No, masz rację. ...jakichś konkretniejszych, wyższych modeli, natomiast, nie wiem, jakieś układanki, puzzle, karty czy inne rzeczy mogą chodzić na czymkolwiek, po prostu co będzie w stanie uruchomić iOS 13. Mhm. Dalej Apple TV. Apple TV Plus. Apple TV nie pokazali niestety. Tak, Apple TV Plus, masz rację. Trailer firmy C. I znowu mamy sytuację taką, że usługa kosztuje $4.99, a w przeliczeniu na złotówki jest to 24,99 z 7-dniowym okresem próbnym. Mhm. Tak przynajmniej to występuje, więc tutaj... Trochę tak słabo, że nie dali chociaż tego miesięcznego, tak? Bo tak. Jak zakupisz sprzęt, no to dostajesz roczną, tak? I to jest bardzo fajne. I to jest fajne, tak. Właściwie myślę, każdy sprzęt kupić... powyżej zegarka. Czyli każdy sprzęt, na którym da się to obejrzeć, to się łapie. Myślę, że częstotliwości wymian, które mają niektórzy, czy nasi znajomi, czy słuchacze, to wyjdzie, że ten Apple TV Plus będzie po prostu darmowy. Tak? No bo jeżeli wymieniamy, co roku kupujemy jakiś nowy sprzęt Apple'owy, czy to będzie Apple TV, czy to będzie iPad, czy to będzie iPhone, no to jakby się łapiemy. Ciekawe, czy to się będzie sumowało na przykład, tak? Jak w tym roku kupię 3 sprzęty, to będę miał 3 lata. No zobaczymy. Chyba nie jednak. No też bardzo wątpię, ale wiesz, pomarzyć ładna rzecz. Mamy nadal 5 giga w iCloudzie i się nie sumuje. Dokładnie tak. Natomiast to jest jakby jedna sprawa, że skoro dają subskrypcję roczną, to są bardzo optymistycznie nastawieni do tego, że ta usługa jednak przetrwa i że będzie ten content, ta zawartość tam się pojawiała. Tak. Czyli to widać, że mocną parę tutaj dmuchają jakby w tym kierunku. No i w sumie dobrze. Poczekamy na ruchy konkurencji. Aczkolwiek ja powiem Ci, że bardziej jestem ciekaw chyba tego, co pojawi się w Disney Plus, tak? Tak. I myślę, że cenowo może być tak, że Disney Plus będzie za 2 dychy w Polsce. No jest taka szansa, że chyba kosztuje 7,99, chyba jest taka cena. 6,99, tak. Jakiś dumping mogą zrobić, tak? Tak. Myślę. No na razie nie jesteśmy krajem startowym. Tam chyba Holandia w Europie dostaje, więc tak dość dziwnie, tak? Jakiś jeden z rynków naszego fantastycznego zjednoczonej Europy tylko dostaje, no ale liczymy, że 2020 będzie można również zobaczyć, co tam słychać w Imperium Medichlorianów. Apple TV Plus startuje 1 listopada, tak? Także wszystkich świętych i w ponad 100 krajów na dzień dobry. I my chyba też, nie? No jest, bo jest nasza cena. Jest 24,99. No właśnie. Więc tak. I to by było, jeżeli chodzi o usługi, to by było wszystko. Niestety tak. I powiem Ci, znaczy no tak, natomiast widać, że się tym przejęli i faktycznie patrząc chociażby pod kątem tej subskrypcji darmowej rocznej, przy zakupie, to widać, że coraz mniej chyba będą, może nie kłaść nacisk na sprzęt, ale będą chcieli jeszcze bardziej po prostu nas jako klientów uwiązać właśnie do usług i przekonać do tego. I z jednej strony może to jest słusznie, bo tak naprawdę w tym sprzęcie, te sprzęty, które kupujemy, one są ponad jakby nasze potrzeby. Tak? Tak. I tak naprawdę, żeby to wykorzystać, to właśnie potrzebne są usługi. I fajnie, że ten segment tutaj rozwijają i że chcą być konkurencyjni, przynajmniej próbują. Natomiast biorąc pod uwagę kilka takich flopów z przeszłości, typu Pink, Carpool Karaoke, tak? Karaoke, no bo to były totalne niewypały. Oby tutaj się nie skończyło w ten sam sposób. No, zgadza się. Powiesz o iPadzie? Tam mogę powiedzieć o iPadzie. Tak naprawdę w sumie chyba nie wiem, czy ktoś się oczekiwał tego, że pojawi się jakiś, nie wiem, nowy iPad Pro, natomiast no, pojawił się, odświeżony został iPad, który rzekomo zaskarbił sobie uznanie ponad 60% wszystkich klientów, tak? Czyli iPad z ekranem 9,7 cala. No i się myślę, że chodziło tutaj o zestawienie wszystkich modeli, które z takim ekranem się pojawiły. I 7. generacja iPada no, jest troszkę lepsza, tak? No się, w pewnym sensie jest znacząco lepsza, tak? Mamy większy ekran, czyli 10,2 cala, czyli pół cala więcej i 3,5 miliona pikseli wyświetlanych. O dziwo, chip właśnie jest stary, no bo tak naprawdę to już jest, które ile 4 lata będą? Od A10 prezentacji? No 10, 11, 12, 13, tak. No, także A10 Fusion, który i tak, jak kto tam opowiadał o tym, a Josh Joźwak, jest dwa razy niż jakiś tam PC, tak. No. Niż PC-ty? No, pewnie w pewnych rzeczach tak. Dostał iPad z złączem Smart Connector, tak, do podłączenia no, klawiatury pełnowymiarowej. Jest wsparcie dla Apple Pencila. No i oczywiście chodzi tutaj jakby o to, co zyskuje się po zainstalowaniu iPad OS-a, tak, czyli obsługę multitaskingu, Split View, Safari, który no, działa tak jak na komputerze. Nowy feature to była taka odczepiana, taka pływająca klawiatura z dynamicznym jakby możliwością zmiany jakby jej rozmiaru. No ma też smart konektora, więc można normalną klawiaturę podłączyć. Tak. No i co? No cena stosunkowo atrakcyjna, tak, bo $329 polską cenę masz? Tak, 1699 zł za wersję 32 giga, wersja i Wi-Fi, wersja 128 giga 2199 zł, Wi-Fi-kowa, celularowe 2299 i muszę wybrać kolor jeszcze i 2800 bez złotówki. Czyli... No to... Powiem tak, spodziewałem się, że ta podstawowa wersja będzie jednak tańsza, tak? Bo skoro gdzieś w granicach, no poniżej chyba $1500 celowany jest iPad, tak? HomePod, przepraszam. No tutaj ta cena, tak też myślałem, że będzie gdzieś to na poziomie 1499, a nie tam 1600 z hakiem. No ale tak czy inaczej jest the most affordable iPad, tak? Ever. Tak. No dobrze, znaczy to teraz tak, ja troszeczkę kwestii może usprawiedliwienia, jeśli chodzi o Apple i ceny. Czemu wydaje mi się, że Polska będzie aktualnie troszeczkę droższa niż na przykład Europa? Tak, no mamy przeliczenie z euro, no to wiadomo. Natomiast w perspektywie najbliższych miesięcy możemy się spodziewać, czy stety, czy niestety, pewnego spadku wartości naszego pieniądza i Apple to po prostu dodaje. To samo będzie, podejrzewam, nie sprawdzałem cen z funtem. Funt jakby coraz bardziej zbliża się do wartości euro i te ceny jak gdyby muszą być uwzględnione, tak? No Apple nie chce za pół roku zmieniać cen, ponieważ zmieniły się kursy. Zazwyczaj różnice kursowe bierze na siebie przez czas życia produktu, chyba że no coś rzeczywiście są to jakieś tam drastyczne różnice. No nie mieszkamy w Wenezueli, jeszcze na szczęście. To tutaj może być sytuacja taka, że po prostu ta część spodziewanej inflacji jest już po prostu zawarta w tej cenie. No, z drugiej strony no cały czas jest to jakby taka trochę kłoda, tak? Bo nie można rozwinąć rynku sprzedając produkty w cenach zaporowych, tak? To prawda. Także, no ja nie wiem, ale ja rozumiem, że jesteśmy dla nich cały czas takim marginesem, a z drugiej strony myślę, że chociażby, nie wiem, takie rzeczy jak popularność Apple Pay, czym się znowu chwalą, tak, że w Polsce jest taka duża, to mogliby wziąć pod uwagę, także jednak raz, że baza użytkowników jest całkiem spora, pomimo tego, że nie odzwierciedlają tego, słupki sprzedaży tego nie odzwierciedlają, bo jednak przecież wiele zakupów jest za granicą właśnie z uwagi na to, że często są to korzystniejsze możliwości finansowe, tak? No to niech ktoś tam trochę pomyśli nie tylko nad inflacją, ale też nad rzeczywistością. To jeszcze czasem się tak zdarza, tak? No jeżeli chodzi na przykład o Apple Music, no to mamy dobrą cenę, tak? Uwzględniającą nasze realia. Natomiast tak jak teraz sprawdzam kolegów z Odry, czyli cenę w euro w Niemczech, to jest 4,99 euro, tak? Czyli tutaj ten przelicznik nie wygląda korzystnie dla złotówki. Czyli w sumie, jeżeli chodzi o iPada, tak jako duży sprzęt, to wszystko, nie? Tam nic nie było. Nie przypominam sobie, żeby więcej go tam jakoś zachwalali. Mhm. Pytanie, kiedy odświeżą pozostałym modelem na wiosnę? Bo w tym roku to już chyba nie. Nie, w tym roku raczej nie sądzę. Pewnie tak. Nie spodziewałbym się. Albo to będzie też kwestia jesieni. Bo powiem szczerze, mam 11, tak, iPada z aktualnie poprzednią generacją procesora, ale temu sprzętowi naprawdę nic nie brakuje. To nie ma możliwości takiej, że właściwie czekamy na cokolwiek. On ma na tyle dużo mocy, że tam mu wystarczy jeszcze na jakiś czas. Czyli tak, wcześniej mieliśmy 9.7, 10.5, i 11 Pro, tak? Tak. W tej chwili 9.7 nie będzie, 10.5 wcześniej wycofany, tak? Był i zostaje teraz 10.2 i 11 Pro, tak? Tak, robi się tego sporo. Pytanie, w momencie kiedy pokazywali te feature'y iPadOS-a, to między innymi obsługa plików, tak? Czyli pendrive'a. Ten pendrive był podłączany po Lightning czy tak, po USB? To był lightningowy pendrive. Aha, okej. Okay. No właśnie, bo tak nie wspomnieli nic czy o jakiejś zmianie złącza, a nie byłem pewien. Nie było to tak jasne, nie? Nie było tak jasno widać. Apple Watch seria 5, szumnie zapowiedziany. Już właściwie z filmiku, który prezentował go przy tej dziewczynce tańczącej, widać było, że ten always on display, czyli zawsze włączony ekran, się w nim pojawi. Nowy sterownik ekranu, LTPO display, nie wiem co to ma znaczyć. Low temperature, coś tam. Jakieś chodziło o odświeżanie. Tak? Od 1 Hz do 60 Hz. Cały dzień pracy na baterii. To właściwie teraz mamy. Jedyne, co się zmienia, to jest kompas. Powiem szczerze, jest to pierwszy Apple Watch, którego nie zamierzam kupić. Tak? Tak, bo nie ma żadnych nowych funkcji mierzących zdrowie, tak? Jest dodany tylko i wyłącznie kompas i jakby do tego, że muszę podnieść nadgarstek czy spojrzeć na zegarek, żeby na niego spojrzeć, przyzwyczaiłem się. Nie jest to na tyle ważny feature, żebym się kierował do sklepu. Jest to moim zdaniem faktycznie to się może przydać, tak? Zwłaszcza jak masz tam ręce zajęte, jeździsz rowerem czy coś, i powiedzmy spojrzenia zegarek, wymóg poruszenia czy dotknięcia może powiedzmy być dość problematyczny, to rzeczywiście może się przydać. Natomiast faktycznie myślę, że zwłaszcza jeżeli ktoś już sobie kupił Apple Watcha 4, to te zmiany są moim zdaniem niewystarczające, żeby się przesiąść. Natomiast jeżeli ktoś ma wcześniejszy model jakikolwiek, to myślę, że warto. Tutaj się z całą rozciągłością z Tobą zgadzam. Szczególnie, że nie dowiedzieliśmy się właściwie niczego nowego, jeżeli chodzi o ten SoC. Tak. Co sugeruje, że te bebechy są lekko takie same. Podrasowane. Tak. Podejrzewam, że nawet nie. Myślę, że to będzie S4. Nie ma żadnych jakby dodatkowej funkcjonalności. Patrzę właśnie, jakie są ceny tego. Jeszcze na stronie internetowej nie działa wybór. Można sobie wybrać. 44 to jest 1000, dobrze, będę mówił bez tej złotówki. 2000 zł za aluminium, 2150 za duży. Jeśli mamy aluminiowy, tak, to mogę sobie wybrać tylko aluminium. Apo. Ale masz nowe koperty. Jest taka ładna wybieraczka, że możesz sobie sam wybierać, jaki chcesz pasek, ale na stronie internetowej nie działa w ogóle w sklepie polskim. Natomiast w aplikacji, bo to Nike'a wybieram, to przepraszam bardzo. Tutaj Apple Watch Studio już rozmiar 44, koperta, stal nierdzewna i tyle. Czyli w Polsce nie możemy sobie po raz kolejny kupić wyższych modeli, czyli tytanowych i ceramicznych. I ceramicznych, tak, dokładnie. Z tego, co patrzyłem, to na amerykańskim tytan jest o 100 dolców droższy od stalowego. Ja mam takie pytanie, bo wspomniano oczywiście o funkcjach bezpieczeństwa, bo zresztą jakby z początek jakby całego tego Keynota poświęconego Apple Watch był z dużym naciskiem na to, jaki wpływ ma to urządzenie na życie wielu osób, tak, ile tam powiedzmy uratowało i tak dalej. I to bardzo fajny, taki wzruszający i taki życiowy film, podobał mi się nawet. Dlatego duży był nacisk położony właśnie na te funkcje, które będą też jakby programy do zbierania informacji, tak, czyli Apple Hearing Study, Apple Women's Health Study i Apple Heart and Movement Study. Oczywiście nie u nas, także to tak powiedzmy... Tak, nawet jakbyśmy chcieli, ale no wiesz, kwestia Unii, GDPR-u, Unii Europejskiej i tak dalej, no jeżeli Apple by chciało takie dane, Boże Panie, to się przecież nie da. No. Chociaż tam wiesz, jest anonimizowane przecież. No tak, no i się zgadzasz, natomiast no nie liczmy na to, że to szybko będziemy mogli jakoś pomóc w tych badaniach. Właśnie, ale wracając do mojej wątpliwości, to kwestia emergency SOS, tak? Czyli ta wiadomość ma być międzynarodowa, tak? International calling, bez telefonu. Ale czy to zadziała tylko chyba w przypadku Apple Watch SIM-owych? No właśnie. Tak. Znaczy po prostu 112 dodają, tak jak gdyby tak upraszczając troszeczkę jakby działanie tego, tak? Będzie wsparcie. Myślę, że po stronie bardziej operatorów jest to potrzebne niż samego sprzętu. Swoją drogą, skoro przy ostatnim chyba Keynocie była mowa o tym wyszukiwaniu, tak, czyli taki beacon, który ma tam sygnalizować, gdzie znajduje się urządzenie, tak? To równie dobrze, no wiesz, no bo załóżmy, że masz Apple Watcha bez SIM-a, gdzieś tam, nie wiem, jedziesz, przewróciłeś się, zasłabłeś, ktoś przychodzi, jakiś grzybiarz i z telefonem jakimś nawet z Androidem, z Bluetoothem i cię namierza i może tym kanałem można byłoby jeszcze jakieś informacje takie ratujące życie wysyłać, pozycje i tak dalej. Tak? Tak się zastanawiam, skoro do wyszukiwania, znajdywania urządzeń zgubionych, no to dlaczego nie do ratowania ludzi? No może tak. Teraz tak, jeżeli chodzi o dalej jeszcze, Series 4 wypadło zupełnie z cennika i tutaj właśnie dlatego to też jest kolejnym powodem, dlaczego wydaje mi się, że to jest tak naprawdę seria 4 plus, a nie seria 5. Tak bym uczciwie było ją nazwać. Taki. Tak. Za to seria 3 pozostaje dalej w sprzedaży i ma całkiem niezłe ceny, bo jeśli chodzi o aluminiowy zegarek, to jest 999 zł za 38 mm i 42 w cenie jest 1149. Jasne, ale... Więc to są fajne ceny. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, bo to nie wiem, czy kiedyś przy okazji odcinka o Apple Watchu właśnie mogliśmy się troszkę rozminąć z prawdą odnośnie Apple Watcha 4, bo tu mamy szkło szafirowe już w każdej wersji, nie tylko w stalowej, a w trójce była różnica. Jestem tego pewien. Okay. To sprawdziłem na stronach. Także ta wersja, ta tańsza, niższa cena jakby w wersji 3 nie wynika wyłącznie z tego, że to jest starszy model, ale też, że jednak te komponenty są jednak gorsze. W Series 4 każda wersja aluminiowa i stalowa mają taki sam ekran. Okej. No to dobrze wiedzieć. No, ja byłem przekonany, że jest różnica. To szkła Ion właśnie to było w trójce aluminium. Jasne. A jeszcze wiesz co, na zakończenie. Bardzo mi się podobało, taki filmik na koniec, który był podkreśleniem This Watch Tells Time Among Other Things. Tak. Czyli taka uniwersalność, nie? Fajne. A to jeszcze jak jesteśmy przy ostatniej rzeczy, to będzie jeszcze jedna ostatnia rzecz. Takie troszeczkę z doświadczenia, nie wchodząc w szczegóły. Pamiętajcie, że Apple Watch 4 z ECG, on mierzy tylko i wyłącznie migotanie przedsionków. Wszystkie inne przypadłości waszego serca będą niezauważane przez niego. Czyli jak się zakochacie, to nie wykryje tego. Albo jak macie zawał, albo prawie. To on również będzie bardzo szczęśliwy i stwierdzi, że wszystko jest dobrze. iPhone. Wiem, bo to się już palił do tego, bo to na niego czekałeś, tego opowiadaj. Znaczy wiesz co, na 11 nie czekałem. iPhone 11, czyli... Następna XR-a. Zróbmy takie małe szakermacher, żeby ludzie myśleli, że wypuszczamy coś nowego. Właściwie zmieniamy nazewnictwo, tak? Flagowiec został Pro, XR, czyli taka powiedzmy edycja, nazwijmy to uboższa, bardzo duży cudzysłów w tym wszystkim. Nazywamy po prostu modelem podstawowym, iPhone'em 11, na szczęście nie XI. Tutaj odrobina jakiegoś rozsądku w tym nazewnictwie się u Apple'a pojawiła na szczęście. No mamy taką właściwie poprawioną wersję iPhone'a XR. Który notabene zostaje w cenniku. Okej. Okay. iPhone 8 i XR, czy ten R zostają w cenniku. No i dochodzą te nowe teraz. Ale 10S wypadł, XS wypadły. Tak. Mhm. Dobrze. Co tam? No przede wszystkim tak, XR był najpopularniejszym znowu telefonem, iPhone'em na świecie. Jak zwykle Tim musiał się bardzo pochwalić, że ma 99% customer satisfaction na XR-ach i XS-ach. No fajnie, ale nie wnosi to nic nowego. To, co się pojawia nowego, to przede wszystkim dodatkowy aparat i inaczej niż w poprzednich modelach. Zamiast telefoto jest ultrawide. Jest ultrawide, dokładnie. Czyli nie mamy... Na koncerty się nie przyda, przyda się bardziej na spotkania rodzinne. Tak, upraszczając troszeczkę. No albo w jakieś pejzaże w terenie. Tak, można po prostu bliżej robić te zdjęcia. No jak najbardziej fajnie wychodzą te zdjęcia. Przynajmniej to, co pokazali, to rzeczywiście no, robi tą robotę. 12 megapikseli mają obydwa aparaty. Tak. 4K, 60 klatek wideo, tak? Tak. Przysłona w szerokokątnym 1.8, w ultraszerokokątnym 2.4. No to też jest, no nie jest źle, tak? Co więcej, Full HD do 240 klatek na sekundę. Mhm. To, co, przynajmniej tak jak oglądałem, to co pokazali, to co się zmienia, jeśli chodzi o fotografię, to jest jakaś tam poprawka, tak? To jest wersja 1.5 obiektywów czy software'u, który mieliśmy dostępny poprzednio. Natomiast z zupełną wersją 2.0, tak, skokiem na nową jakość jest nagrywanie wideo. Tak, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jest coś, co w końcu powinno działać dobrze, czyli tryb nocny, tak, night mode. Dokładnie. To jest właściwie tak dla lajkonika fotograficznego to jest taka jedyna funkcja, którą rzeczywiście poprawili. Zamiast klatek, bo chcesz o wideo mówić, a ja chcę jeszcze o zdjęciach, normalnie naciskając jakby przycisk, tak, migawki, robiliśmy zdjęcia seryjne, natomiast w tej chwili będzie to funkcja Quick Take. Mhm. Notabene jest to nazewnictwo, które jest taką reminiscencją produktu Apple, czyli aparatu cyfrowego z przyszłości. Tak się nazywały Quick Take'i i będzie to umożliwiało nagrywanie bez zmiany, bez wyboru jakby zmiany trybu pracy, tak? Czyli jak dłużej przytrzymasz, to... Tak, i to jest bardzo fajne. No to mów o wideo, bo to wideo to tam faktycznie fajne było też. Tak, no przede wszystkim jest w stanie nagrywać naraz z wszystkich trzech aparatów, łącznie z... Ale poczekaj, to już mówisz o wideo w przypadku iPhone'a Pro. Bo 11 ma było dwa. To pokazane. Tak. Natomiast rzeczywiście... Ale czy może nagrywać też z przedniej, z tej FaceTime'owej kamery, więc dlatego trzy. Tak. A, jasne, okej. Mhm. Więc to tutaj, jeśli myślicie o kupieniu, no na szczęście są wersje chyba 128 giga najmniejsze, natomiast to będzie żarło pamięć niestety bardzo mocno. No 4 streamy 4K w 60 klatkach, czy 3... no to będzie po prostu pamięć w telefonie nikła w oczach. Swoją drogą ta prezentacja, no bo to już też wyskoczę w przód, prezentacja tego produktu filmik, gdzie właśnie jest możliwość nagrywania ze wszystkich obiektywów naraz, no to jest coś pięknego. Dokładnie. Chodzi o edycję, tak? Jedno urządzenie i właśnie multicama możesz przeprowadzić wywiad, tak jak zresztą tam było pokazane. Oprócz tego mieć jakiś wide shota. Fantastyczne. I masz pełną synchronizację, tak? I te same warunki. Nie? Tak. To jest po prostu bajka. Znaczy te filmy, w ogóle filmy, które nagrywają tegoroczne iPhony, przynajmniej na to, co było pokazane na prezentacji, to po prostu niesamowite, tak? To jest, tak jak mówiłem, to jest zupełnie nowa jakość i to będzie coś, co będzie sprzedawało te telefony, tak myślę. Co mamy jeszcze? Nowy, szybszy procesor A13 Bionic, szybsze CPU, szybsze GPU. Wiesz co, tym pomimo tego, że był pan Hindus, który miał wczoraj bardzo mocną imprezę, wyraźnie, tak brzmiał przynajmniej. Jak Himmelsbach to prawie mówił. No. Taki był strudzony, miał ten głos. Chrypką. Opowiadał troszkę o procesorach. Nie było jakiegoś takiego przełomu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to mamy wersję znowu taką troszkę poprawioną. Tak, nie ma czegoś w tym procesorze, co tak jak ostatnio był ten... Dobra, mów. Dokończę. Tak jak ostatnio był ten Neural Engine, tak, który po prostu z jednej jednostki wsadzili zamiast niej chyba 7, tak? Czyli generalnie skok jakościowy gigantyczny. To tutaj jedyne, co można powiedzieć, to, że czas pracy na baterii, czyli to, że dynamicznie jak gdyby są wzbudzane nie całe sekcje procesora, no bo wiemy, że procesor składa się z różnych tam kawałeczków, tak nazwijmy to, układów logicznych, alu jakiś tam, czy kawałki odpowiedzialne za coś konkretnego. Tak, nagrywamy film, to jest potrzebny kawałek, który obsługuje kamerę, tak, jest specjalizowany. To uruchamiały te fragmenty, które całość, tak? Jeżeli jest potrzebny procesor, te wydajne kory, no to uruchamiany jest wydajny core. Jeżeli jest potrzebne GPU, uruchamiane jest GPU. Teraz w A13 Bionic zasilane będzie to, co jest potrzebne. Są konkretne kawałki tego krzemu. Mhm. Więc stąd różnica jak gdyby w wydajności. Podejrzewam, że również przełoży się to na różnicę w obciążeniu długotrwałym, tak? Czyli ten procesor będzie się nieco mniej grzał przez to, że właśnie włączone są te części, które rzeczywiście są używane. Więc to jest plus, natomiast jeśli chodzi o skoku wydajnościowego, no to nie chwalili się jakoś bardzo. No tak, słupki były dłuższe, oczywiście każdy słupek musi być dłuższy, jak jest nowszy, ale nie jest to jakby taka nowa jakość, tak jak wskakiwało A12. Przynajmniej według mnie. No zgadza się. Maksymalnie do 20%, natomiast rzeczywiście to jest tak jak te, powiedzmy, TikTok, te tryby, tak? W Intelu, to myślę, że tutaj też... Tylko, że Intel się zaciął. Tak. Myślę, że w tym wypadku właśnie stwierdzili, że skoro mają... Bo zobacz, tak naprawdę problemem nie jest prędkość teraz, tylko to, żeby później nie było sytuacji, że coś nagrywać film, tak jak naprawdę 4 Steamy i nagle ci się okazuje, że bateria ci po prostu w godzinę schodzi, tak? No trzeba coś z tym zrobić, także dając narzędzie, które otwiera nowe możliwości, no nie mogą stwierdzić, no dobra, ale działa to o połowę krócej. Dlatego ewidentnie tutaj położyli w tej generacji procesora nacisk na właśnie lepsze zarządzanie energią, na mniejsze jakby wymagania. Zgadza się. Mogliby baterię dołożyć, ale to wtedy nikt takiego kloca by nie kupił pewnie. A z drugiej strony bardzo mocno wzrosło im zapotrzebowanie na właśnie tą wydajność przez dodawanie dodatkowej optyki i dodatkowych aparatów. Dokładnie, tym bardziej, że oni, zresztą prezentacja była taki sneak peek, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych modelach Pro, iPhone'a Pro, Deep Fusion, tak? Czyli to, ile tam faktycznie jest robionych zdjęć i przed samym jakby naciśnięciem migawki i po, i to jakoś tam interpolowane, aproksymowane, obliczane. Także to jest mnóstwo operacji, więc nie ma co się dziwić, że... nagrywanie filmów będzie podgrzewało telefon. Co jeszcze musimy powiedzieć, o czym nie powiedzieliśmy, jeśli chodzi o iPhone'a 11, to o kolorach. Więc jest czarny, zielony, żółty, fioletowy, czerwony, Product Red oczywiście oraz biały. Według mnie można kupować 2 z nich, góra 3. Te pastelowe kolory, zielony, żółty, fioletowy są po prostu... Nie są moimi kolorami, tak to ujmę. Jakbym miał wybierać czerwony albo czarny. A ja jeszcze, albo mówimy jeszcze cały czas o iPhone'ie 11. 11, tak. No tak, jeszcze chyba taka rzecz, która tam była tylko między wierszami, to Wi-Fi wersji 6. Tak, też zwróciłem uwagę, to jest duża sprawa. Ale wiesz, to też błąd jeden popełniliśmy. Pojemność podstawowa to jest 64 giga. 64, 128, 256, czyli tutaj, jeżeli myślimy o dużej ilości nagrywanych filmów, to raczej nie bierzmy tego najmniejszego, bo będzie się po prostu krztusił. Kolejna sprawa, dostajemy... Slow motion na front kamerze, tak? Na FaceTime kamera. Instagram nigdy nie będzie już taki sam. Ale jest to fajny, ten filmik reklamujący funkcję uważam bardzo zabawny. Śmieszne. I to mi się udało. Dalej w pudełeczku mamy 5-watową ładowarkę i klasyczny przewód Lightning USB-A i słuchawki na Lightningu. Jeszcze w magazynach zalegają te wersje, także wiesz. Trzeba się wysprzedać. Dobrze, to teraz może ja troszeczkę odetchnę. Opowiedz, co mamy lepszego, nowszego w iPhone'ie profesjonalnym. Tak, wersja iPhone 11 Pro i Pro Max. Na szczęście te dwie wersje różnią się tylko ceną, i wielkością, godziną pracy na baterii w przypadku większego i wielkością i co tam, przekątną ekranu, tak. Także generalnie, jeżeli ktoś po prostu ma kompleksy i musi mieć większego, to no to wiadomo, że pójdzie jakby w kierunku Maxa. Natomiast generalnie wnętrznościami raczej się nie równią, przynajmniej nic takiego nie zostało tam powiedziane. To, co jest ważne, to znowu poprawiono ekran, tak, który ma być jeszcze bardziej jakby wytrzymały, a jakością ma być jakby taką, powiedzmy, mobilną, miniaturową wersją ekranu z monitora, czyli tego XDR, tak? Zresztą... Tak, wiesz co, nazwy Apple'a zaczynają być przerażające. Dodają kolejne... Teraz skróty. Ten ekran nazywa się Super Retina XDR. Za chwilę zobaczymy Pro Turbo 2000. No, opanujcie się. To fakt, że tutaj trochę zaczyna to być zabawne. Natomiast no, ekran prezentuje się rewelacyjnie, tak? 1200 nitów, 458 pikseli na cal. Mówię o tym mniejszym, tak? Mhm. Wsparcie dla High Dynamic Range 10-bitowej, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Bo to chyba chodzi o głębię bitową tam. Tak. Pokrycie, nie sprawdziłem, co to jest PVD coating floors, czyli jakaś powierzchnia, taka warstwa, ale to jest coś chyba podobnego jak właśnie na tym monitorze XDR. Mhm. Ale przypuszczam, że tu nie chodzi jakby o refleksy. Podczas prezentacji, może tutaj taki mały spoiler, byłem na prezentacji razem z Norbertem Całą, między innymi, którą organizował. No to od razu na sali pojawił się, będzie program wymiany. Taki głos, jak się dowiedzieli o tej powłoce. No właśnie, tylko pytanie, czy to jest powłoka, która ma zminimalizować refleksje świetlne, czy to jest dokładnie to, czy to jest powłoka, która ma zwiększyć takie durability ekranu? Nie mam pojęcia. No, zobaczymy. Co nowego? Kolory. W końcu jeszcze większy wybór, tak? Midnight Green, Silver, Gold i Space Gray. Tak? Chyba jeszcze coś było. Nie, tak. Nie, chyba nie ma. Te są kolory. Ale wiesz to, że nie ma Product Red w wersji Pro, to jest smutne. No, mogliby go od razu wprowadzić, no bo podejrzewam, że on tak jak zwykle, to kiedy on się pojawił, jakoś na początku roku, tak? Kwiecień, marzec. Mhm. No Product Red naprawdę bym biegł, kupował. Zielony, no przepraszam, ale to nie jest mój kolor zupełnie. Wygląda, nie będę go nazywał tak, jak on dla mnie wygląda. Nazwijmy, że powiedzmy kamuflujący, tak? To jest telefon dla leśników. Upadnie ci w lesie, nigdy go nie znajdziesz. Dla Jaromira. Pozdrawiamy. Jest to z takich jeszcze zmian, no to wiadomo... Podobno to jest modny kolor, wiesz? Tak się dowiedziałem też teraz od takich światowych ludzi, że to jest modny jakiś panton na ten rok, więc pozdrawiam, Sebastianie. To... No może tak, no ale jest brzydki, no i koniec. Dobra. Co dalej? Obiektywy. Ultraszerokokątny, odpowiednik 13 mm, 2,4 przysłona, 12 megapikseli oczywiście, 26 mm, czyli szerokokątny 1,8, czyli to jest taki podstawowy. I 52. I 52 f2. W porządku, 3 razy matryca 12 megapikseli. Najśmieszniejsze jest to, że on cały czas jakby każde zdjęcie z tych aparatów jak gdyby korzysta. No więc tutaj jakieś dodatkowe funkcje typu, nie wiem, trójwymiar, czy jakieś oświetlenie portretowe, nieportretowe, no powinno wyglądać jeszcze lepiej, ponieważ mamy 30% więcej danych, z których możemy sobie przy pomocy tego computational photography wyciągnąć to, co procesorowi się wydaje, że powinno być na tym zdjęciu. Mhm. No i tutaj przy okazji właśnie prezentacji iPhone'ów Pro właśnie było więcej powiedziane o procesorze A13 Bionic. Między innymi właśnie o tych nowych komponentach, czyli akceleratorach, machine learning, o kontrolerze machine learning, to, że procesor jest wykonany w technologii 7 nanometrów, tak, 8,5 miliarda tranzystorów. No i to w zasadzie tyle. Co mnie zaskoczyło, to, że 4 godziny więcej w stosunku do XS-a, tak? Mhm. Ten S-a, przepraszam. A duży 5 godzin. Tak. I to jest, uważam, duży postęp. Tak. I oczywiście tutaj dostajemy ładowarkę Fast Charge, tak? Taką, jaką znamy z iPada Pro. Mhm. Tego nowego. Czyli USB-C 18 W i kabelek USB-C Lightning. Tak. W kwestii cen $999 za wersję 11 Pro i za Maxa 1099. Startujemy tutaj z jaką pojemnością? Sprawdziłeś? 128, 256, 512. Takie są Nie. To 64? Ja cię kręcę. 64, przepraszam. Nie, no z czym do ludzi. 64, no, 256, 512. To naprawdę tutaj mi się nie podoba. To. Ale jeśli... 20 września tak. Będą przyjmować. Nie, będą przyjmować wcześniej chyba, tak, zamówienia, będą chyba 13. A tak, faktycznie, dokładnie, teraz ten piątek. Moi drodzy, jeżeli chcecie sobie kupić ten telefon, to o godzinie, proszę wszystkich o godzinie 14:05, żeby próbować go kupić, ponieważ ja będę. Ale to jest piątek 13, także to równie bywa. Wiem, ja zawsze to jest piątek 13, tylko proszę wszystkich nie o 14, tylko o 14:05, o 14 ja kupuję. Tak. Jednak? Nie, no tak, no. Ale w wersji 512. Nie, 256. Wiesz co, ja mam dalej 10, która ma 256 i patrzyłem ostatnio, ja mam połowę wolną. Nigdy nie miałem więcej zajęte niż połowę. Ale nie nagrywałeś wideo, a widzę, że jesteś podjarany. Jestem, ale wiesz tam jak to się skończy. Więc tak, zaczynając od 5200 kosztuje wersja zwykła, wersja Max 5700 zł. Oczywiście mówimy o podstawie. O wersji podstawowej 64 giga. Przy 256 giga to jest 5949 zł. Za mały, za duży 6449, a 512 6949 za mały i duży 7449 zł polskich z VAT-em. 7,5 klocka. 7,5 klocka to jest. Za kawał klocka. No już taka, wiesz, no, to już są ceny iPadów się robią, tak? A iPad to jest naprawdę duże urządzenie, dużo mogące. No nie jest tanio, nikt nie mówił, że będzie tanie. Jakby miało być tanio, to byśmy nagrywali o Xiaomi, no. Zostają, tak jak wspomniałem wcześniej, w ofercie iPhone 8 za $449 i ten R za $599, czyli tam jest chyba obniżka o $100, o ile kojarzę, albo 50. No nie wiem, tak to inaczej, jest trochę taniej. Czyli zaraz już popatrzę na złotówkach. Polskie ceny? 10R kosztuje podstawa 3149 zł za 64 giga, 128 3399 zł. To jest dobra cena za ten telefon. Ósemka? Ósemka, drogi Marku, kosztuje, już się ładujemy, 2,5. 2349 za 64, 128, 2599, a plusikowata wersja odpowiednio 2849 i 3099 zł za wersję 128 giga. No, pewnie gdyby nie ta inflacja, o której wspomniałeś, być może udałoby się zejść z ceną do, nie wiem, 1999, tak, za 8 i to by był moim zdaniem hit. Tak. Znaczy wiesz, to jest ewentualnie taka cena wyprzedażowa, no to jest taka, jeżeli to na święta taką cenę iPhone 8 mógłby osiągnąć, to by się naprawdę sprzedawał w Polsce, podejrzewam, że bardzo dobrze, bo jednak te 2000 to jest taka troszkę magiczna, psychologiczna. Tak. I w zasadzie to by było chyba tyle, bo później wyszła taka pani doktor D. Ale ona była przerażająca. Nie wiem, czy to jest kwestia makijażu, czy oświetlenia, zerwało... ale po prostu ja miałem ciarki, jak ona patrzyła na mnie. Mi zerwało stream, także w sumie się cieszę nawet. Potem byłem tylko zdziwiony, że już była informacja, że to już koniec. W sensie... To znaczy tak, no to co było ważne, to co nas nie dotyczy na pewno, to że Apple bardzo mocno stawia na program wymiany, czyli w tym momencie zostawiając, tak mi się wydaje, mogę troszeczkę cyferki pokręcić, zostawiając teraz w rozliczeniu iPhone'a 10, tak, czyli 2-letni telefon, obcinają nam chyba $200 od nowych iPhone'ów i to jest niezła cena, bo to jest taka cena, podejrzewam... Ale i dodatkowo możesz kupić to w jakimś tam w ratalnym systemie, tak? Tak, no ale no to już jakby do... I teraz przy każdej takiej zmianie dostajesz kolejny rok Apple TV Plus. No, jakby nie patrzeć, no to jest $120 rocznie, tak? No, także to już się robi ciekawie. No szkoda, że u nas tego programu nie ma, bo myślę, że to by było coś... Na pewno chętnie ja sam bym wymieniał, tak? No podejrzewam, że wiesz, no, sprzedając to na wolnym rynku, czy sprzedając to samemu, tak? Można nieco... więcej za ten telefon wziąć. Natomiast tutaj masz tą wygodę, tak? Nie musisz się martwić, nie musisz się przejmować. Idziesz do sklepu, zostawiasz jeden, wychodzisz z drugim i jesteś tylko trochę biedniejszy. No wiesz, pytanie na przykład, czy oni oceniają, nie wiem, stan, czy jest cena równa w zależności, czy cena skupu, nazwijmy, równa w zależności od tego, jaki jest bardziej bardzo porysowany, pokonserwowany, czy to nie ma znaczenia, tak? No bo na rynku jednak to już ma jakąś rolę, tak? No ma, a tutaj nie wiem, czy to... Wydaje mi się, ale że przypuszczam, nie. Że oni albo to idzie na ten recycling, tak? Zresztą wielokrotnie na Keynocie było podkreślane, tak? Że 100% recycling, wolne od tych trujących, toksycznych jakichś tam składników. Także jeszcze co tam było w tym Apple Retail? Apple Watch Studio, tak? Czyli możliwość dopasowania sobie opasek do zegarka. Tak. Ale to u nas wiadomo, nie ma Apple Store, to i tak. Ale wiesz co, online możesz to zrobić, na razie działa to już, znaczy na stronie angielskojęzycznej działa to również przez przeglądarkę, natomiast przez aplikację Apple Store da się również to zrobić w sklepie. A już zaczęło działać w Polsce też, widzisz. No, przecież. To już nieaktualnie, więc można sobie wybierać. Natomiast mamy mniejsze pole tego wyboru, ponieważ tych tytanowych... Tytanowych, ceramicznych nie ma, także tych pewnie niektórych pasek też nie ma. No Hermesów tak, to akurat na pewno. To może jeszcze tak wracając, żebyśmy już mieli tutaj kompletne cyferkowe porno. Jeśli chodzi o ceny, tu będzie w dolarach tych wersji. Weźmy duży, bo jesteśmy duzi. Aluminiowy to jest $429, stalowy to jest $749 z podstawowym paskiem, tak? Bez wydzieleń. $849 to jest tytan i ceramika $1349. Ceramika słono, nie? Tak. No ale wiesz, tytan nie jest już nie jest kosmicznie drogi, tak? Ta dodatkowe tam $100, na pewno go obejrzę, tak? No nie planuję go kupować, natomiast chętnie go jak najbardziej zobaczę, jak to wygląda. Dobrze, to teraz podsumowując, tak? I tytanowy jest w dwóch wersjach, srebrnej tak. I braszt, taki szczotkowany. I ten szczotkowany może być ładny. Dobrze, Remku, to teraz podsumowując, jakie są twoje wrażenia, bo ja rozumiem, że ty czekałeś na MacBooka 16. Tak, i dalej czekam. I dalej czekasz. Ale generalnie jesteś zadowolony z tego Keynota, czy rozczarowany? Jak to odbierasz całościowo? Że jest to takie troszeczkę takie polerowanie tego, co do tej pory było, czy jest coś takiego przełomowego, co cię, nie wiem, rzuciło na kolana albo na pysk? To, co mnie rzuciło na pysk, to możliwości nagrywania filmów. I w tym roku raczej nic więcej. Więc to jest nieco mniej niż się spodziewałem. Liczę, że to nie jest ostatni keynote, który mamy w tym roku. Liczę jeszcze na komputery i trochę gadżetów. To był ten lokalizator Bluetooth miał się pojawić, to były jakieś tam plotki. To, co zauważyłem, było inne niż we wszystkich keynote'ach. To właściwie nie padło słowo a propos iOS-a 13. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę również. Tak, iPadOS tak, natomiast iOS nie. Nie, ale ten iPad też dostał niewiele jak gdyby tutaj czasu antenowego. Tak, było to raczej to generalnie wszystko było w takim telegraficznym skrócie prezentowane, moim zdaniem. Dość szybko, tak? No i tak naprawdę oni się tam w godzinę 40 wyrobili, tak? Czy w półtorej godziny nawet. A troszkę tego było. Natomiast to, co mnie uderzyło, to brak jakichkolwiek informacji na temat, nie wiem, chociażby nowego Apple TV, tak? Spodziewałem się, że w momencie wejścia dwóch usług, które to pudełko mogłyby nieźle podkręcić, tak? W sensie zainteresowanie, to jest idealny moment na to, żeby pokazać, kurczę, coś... Dobrze, tu macie dwa razy szybszy, jeszcze nie wiem, wypasiony, ma to i tamto i możecie grać do bólu. Dokładnie. I tutaj się nie pojawiło. Znaczy, wiesz, ja też jestem od roku prawie mam telewizor 4K, natomiast Apple TV zostałem starym. Bo stwierdziłem, że mogę kupić nowe, ale ono już ma półtorej roku czy 2 lata w tym momencie teraz, pewnie bliżej nawet więcej niż 2. Lada chwila pojawi się coś nowego, tak? Liczyłem, że właśnie tak jak mówisz, Apple Arcade dodatkowo spowoduje to, że Apple będzie chciał wypuścić jakiś nowy, mocniejszy sprzęt, tak? Żeby te gry jednak chodziły lepiej, żeby ta jakość była bardziej konsolowa. Nie wiem, a może jakiś pad byłby przyzwoity albo pilot poprawiony, też by naprawdę był bardzo mile widziany. No nic takiego nie zobaczyłem, więc czekam dalej. I jeszcze jedna rzecz, która też mnie zdziwiła, że nie było ani słowa tak naprawdę o tym, ani przy okazji gier, ani w ogóle. Augmented Reality, tak? Czyli nic z AR-em nie było. Dokładnie. Biorąc pod uwagę nowy chip, nowe GPU, totalnie jakby zostało to pominięte. Ale to nie sądzę, że oczywiście nic się nie dzieje w tej materii. Prawdopodobnie pokażą coś w innym czasie, tak. Natomiast myślałem, że coś jednak będzie z tej materii też. A jak ty, Marku, oceniasz? Wiesz co, mi się podobało. Też gdzieś tam z przecieków czy jakichś takich plotek spodziewam się, że być może pojawią jakiś nowy produkt typu, nie wiem, okularki, tak? Bo to też coś tam ostatnio się pojawiło w tej materii. Ale nie. Myślę, że kierunek jest fajny. Faktycznie nacisk na robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Widzę, że to jest chyba taki motor napędowy i chyba w tym kierunku idą, jeżeli chodzi o sprzęt mobilny właśnie, czyli iPhony, co jest, uważam, bardzo dobrym ruchem. I fajnie, że te zmiany, które wprowadzili, w końcu, myślę, znowu jakby zamkną usta krytykom, bo de facto wiele było takich troszeczkę w top, czy właśnie z trybem robienia zdjęć w złych warunkach oświetleniowych, czy w trybie portretowym. Pamiętasz, też niedokładnie było jakby, można powiedzieć, rozpoznawane postać i tło, w sensie, że gdzieś tam jakieś błędy wychodziły, że w końcu to będzie funkcjonowało tak, jak należy. Nie? No dobrze, to co? Tym optymistycznym akcentem kończymy. Dokładnie. Trzymamy kciuki. Jesteśmy ciekawi w sumie waszego odbioru, drodzy słuchacze. Na co pieniążki odkładacie? Czy już odłożyliście wcześniej? Właśnie, napiszcie, jak tam wasze wrażenia. Na co pójdzie? Wiemy, że Remek kupuje iPhone'a 256 giga. Tak jest. Ale bierzesz Maxa czy tą wersję 5.8? Nie, ja nie mam kompleksów. Wystarczy mi mały. No ja nie kupuję. Ja już nie mam pieniędzy. Także czekam, co będzie dalej. Nie wkładam na coś w przyszłości może. Trzymajcie się ciepło w te chłodne, wrześniowe poranki i wieczory i do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia. No właśnie, trochę pewnie rzadziej nas będziecie teraz słyszeć, albo mniej regularnie, no ale to wyjdzie w praniu. Dlaczego? Sprawa jest rozwojowa. Tak. Także cierpliwości i tęsknijcie za nami. My za wami tęsknimy. No, na razie, cześć. Czołem. Szybko nam idzie. Okej. Czekaj, bo się zgubiłem, co było dalej, bo się... Apple Watch. Najśmieszniejsze, że to...